Radio Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Od razu mówimy Państwu, że tu w systemie, gdzie nie ma świadków Jehowy, bo nawet i kongres to już się dawno skończył, proszę Państwa, nie ma świadków Jehowy, jest system moherowy, Państwo zobaczą, za tym autobusem, prawda? Widać stare domy, system moherowy, piec kaflowy. I nie ma świadków Jehowy. Proszę Państwa, dworzec centralny, Warszawa centralna. Patrzymy się na błyski, patrzymy się na blask. Zmiana klimatu, proszę Państwa. To nie są Amerykanki, jesteśmy w Polsce. Taka Amerykanka to może by nawet do samolotu nie wsiadła. Proszę Państwa, patrzymy się w kierunku Ochoty i widzimy już stąd Aleje Jerozolimskie 107, galerię Oficyna, proszę Państwa, Oficyna. Co to za galeria? To jest jakaś taka nowa galeria, gdzie nawet był udany wernisaż, proszę Państwa, pierwszy, czy może i drugi. Było bardzo dużo kanapeczek, piękna wystawa, dużo wina, aż za dużo było piwo. No to tego kurczaczka tu nie chcieli upić. On zaczął płakać, ten kurczaczek. Przyjechał z Bydgoszczy tutaj do chamskiej Warszawy. A jak Państwo wiecie, że Bydgoszcz jest bardzo daleko stąd, 280 km stąd, proszę Państwa. Ja mówię, chodź kurczaczku, uciekajmy. No bo on zaczął płakać, ten kurczaczek. Chcieli go upić, ale na chama. Proszę Państwa, tu w Warszawie robi się wszystko na chama. Oni pościągali do Warszawy jakieś stare pojazdy. To nie jest warszawski bus. Taki trolejbus, co stał dzisiaj, pokazywałyśmy przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, to tak. Bo to jest wszystko tutaj stare w innym sensie. Tu jest w ogóle ulica Aleje Jerozolimskie. Państwo zobaczą. Jest to system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy, Państwo zobaczą. Stary tramwaj, stara wiara, stary papież. Polaczki, proszę Państwa, stare krowy męskie. I mówi tak, sześć Pokemonów, takie całkiem oszołomy moherowe, oszołomy mazowieckie, oszołomy polskie. Sześć Pokemonów, wiesz, bo to na telefonie różne rzeczy, SMS-y. Tutaj u mnie mówi, że SMS-y niektóre są oszustystyczne, bo jak na jakiś taki prosty telefon, to może wszystko nie przychodzi, ale u mnie ostrzega, że jak jest 19 cyfr z kodu, SMS jest fałszywy. Proszę Państwa, jeszcze raz, galeria Oficyna, gdzie są nieudane wernisaże warszawskie. Raz za dużo, raz za mało. Raz hipochondria, raz rechodupstwo. A przecież, proszę Państwa, psycholożka to od razu zauważy, że to Twoje rechodupstwo jest przecież hipochondryczne, że to Twoje rechodupstwo jest nienaturalne, nienaturalne, czyli psychiczne. Kiedyś miałyśmy taką na Igańskiej, ona jeszcze tam mieszka, Grażynka, to miała Pawełka ze Spełdał, no, wywiozła jego do Szczecina, ale ona zawsze się tak śmiała. Sztucznie, nerwowo. No i te Edytki, nasza Edytka mówiła, słuchaj, ona śmieje się tak hipochondrycznie, spazmatycznie. Ona nie wyraża prawdziwych uczuć. Ona jest przestraszona, czy czuje się zaatakowana i dlatego się tak śmieje. Taka długo wprawdzie to nie powędzie, bo to wiecie Państwo, świat to szatan, diabeł, świat kusi, świat wciąga w palenie papierosów. Kurwa. No to przecież jak Państwo pojadą do Anglo-Ameryki, Białystok, to tam się nie mówi kurwa. Tylko tutaj w tym systemie, proszę Państwa, ateistycznym, systemie moherowym, gdzie jest system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy, bo tak mówią brzydko, bo nikomu na niczym nie zależy.